Dzień dobry, drodzy bracia i siostry w Chrystusie. Serdecznie witam Was wszystkich ponownie na naszym kanale Chodzenie z Bogiem. W dzisiejszym filmie będziemy mieli okazję wysłuchać inspirujących słów ojca Chrisa Allera. Przypomni nam on głębokie znaczenie krwi zebranej przez aniołów, jak to przedstawiono w świętej wizji. Ta niebieska krew, czy zebrana w pojemnikach, czy poprzez męczeństwo świętych, odgrywa kluczową rolę w nawróceniu tych, którzy mieszkają na ziemi. W miarę zbliżania się końca czasów, ważne jest zrozumienie, że wpływy demoniczne nie będą pochodziły tylko z piekielnych źródeł, ale także poprzez ludzkie działania. To czas, gdy każda dusza zostaje wystawiona na próbę, aby zachować wiarę i oprzeć się pokusom złego. Niezmiernie istotne jest, abyśmy rozważali te nauki i stosowali je w naszym codziennym życiu. Dlatego też zachęcam Was wszystkich do subskrybowania kanału, pozostawiania komentarzy, dzieląc się Waszymi własnymi refleksjami i doświadczeniami. A także nie zapomnijcie zostawić lajka, jeśli ten materiał poruszył Wasze serca. Niech Bóg Was obficie błogosławi i niech wszyscy możemy chodzić z Nim na każdym kroku naszego życia. Amen. Chociaż poruszyłem podobne tematy w powieści o karaniu narodów, moje interpretacje są ukształtowane przez perspektywy innych i wolę się nie wypowiadać na ten temat. Wracając do paruzji, do sekwencji wydarzeń poprzedzających koniec czasów, zostanie ona rozpoczęta przez chwalebne przybycie Chrystusa na chmurach wraz z sądem. Następnie Kościół stanie w obliczu okresu prześladowań. Potencjalnie trwający przez około rok, jak wskazują objawienia Matki Bożej w Garabandal, ten okres znany jako sąd obejmie cudownie około 10 miesięcy, jeśli na przykład ostrzeżenie nastąpi w czerwcu, jak przypuszczano. Cud będzie miał miejsce między marcem a majem, co pasuje do określonego okresu. To cudowne wydarzenie po prześladowaniu może symbolizować bezpośrednią interwencję Boga, podobną do Jego palca schodzącego z nieba z donośnym oświadczeniem. Te objawy mogą się objawiać jako kolumny dymu, podobne do opisanych przez proroka Joela, oznaczające okres głębokiej transformacji i duchowego przebudzenia. Przepowiednia Joela przewiduje wielkie poruszenie z synami i córkami prorokującymi oraz wylaniem Ducha Bożego na całe ciało. Ten obraz krwi, ognia i kolumn dymu służy jako zapowiedź nadchodzącej zmiany. Czy te kolumny dymu będą widoczne w ciągu dnia, być może nawet uchwytne na filmie? Czy ktoś odważy się z aparatem fotograficznym, aby być świadkiem tych zjawisk, czy to w Garabandal, Mediugorje, czy nawet w Rzymie, gdzie plotki głoszą, że papież może je obserwować, być może w granicach Watykanu lub w innych sanktuariach? To pytania, które pozostają bez odpowiedzi, gdy przemierzamy zawiłości ostatnich czasów. Pozostaną one niezniszczalne aż do końca świata, służąc jako symbol podobny do słupa, który prowadził Izraelitów najpierw przez Morze Czerwone, a potem przez 40 lat, aż dotarli do ziemi obiecanej, towarzysząc ludziom aż do kresu czasów. Ten emblemat będzie miał pieczęć Boga, świadectwo Jego wiecznej opieki, gdy On ogłasza: ja jestem, prowadzę Was, mój nowy Izrael. Po tym cudownym wydarzeniu linia czasowa staje się mniej pewna. Po nieokreślonym okresie mówi się, że nadejdzie kara, jej forma niejasna i trudna do określenia. Bóg zamierza wzbudzić w nas pewność w tym momencie przygotowania, zachęcając nas do przygotowania się na to, co nadchodzi. Choć opisy kary mogą wydawać się mgliste, służą one jako ostrzeżenie przed nadchodzącymi próbami. Ten okres oczekiwania jest kluczowy, gdyż stanowi wezwanie do refleksji i introspekcji. Gdy kara nadejdzie, uderzy nagle i z siłą niszczącą, nie zostawiając czasu na odbudowę. Obserwując obecny stan ludzkości, można dostrzec stopniową degenerację wartości moralnych i rozprzestrzenianie się zła. 7 wzmiankowanych opętań, z każdym gorszym od poprzedniego, maluje mroczny obraz przyszłości. Faktycznie, jest to palec Boga, zapowiedź tego, co nadchodzi, podczas gdy objawy mogą służyć jako zastępstwo DLA nadchodzącej kary. Służą również jako stanowcze przypomnienie o nadchodzącym sądzie.
Ta prawda musi być uznana i przestrzegana, gdy przemierzamy trudne czasy przed nami. Kolejnym ważnym aspektem do rozważenia jest związek między przyjęciem krzyża za ojczyznę w modlitwie, a złagodzeniem cierpienia. Można przekazać ludziom, że im bardziej ochoczo przyjmują swoje krzyże i oddają się gorliwej modlitwie, tym łagodniejsze będzie ich cierpienie. Dlatego rozpowszechnienie tego, co często nazywa się ofiarami duszy lub ofiarami złożonymi, czyli osób, które świadomie i dobrowolnie znoszą wszelkie cierpienia, jakie Bóg im pozwala, włączając w to męczeństwo, może mieć istotny wpływ na złagodzenie trudności. Im więcej takich osób, tym łatwiejsze będą doznawane próby, szczególnie w Polsce. Moja rola polega na pomocy ludziom w przygotowaniu się na te wydarzenia. Zadanie, które wykonuję poprzez moje pisanie i udział w dyskusjach na internetowych forach. Choć udzieliłem szczegółowych wyjaśnień w innych miejscach, ważne jest podkreślenie, że wyzwania stojące przed Polską nie są wyłączne dla tego narodu, ale mają globalne implikacje. Nadchodzący sąd rozpocznie się od okresu boskiego osądu, po którym nastąpi okazja dla jednostek do poprawy swoich dróg. Ludzie zostaną podzieleni na podstawie swoich odpowiedzi, oddzielając tych, którzy szukają nawrócenia od tych, którzy pozostają uparci. Ten proces będzie rozwijał się na skalę globalną, zgodnie z przepowiedniami. Odwołania do szumu mórz i drżenia narodów nastąpią po tym okresie oczyszczającym, który oczyści ziemię z jej duchowych dolegliwości. Nastąpi trzydniowa ciemność, ostateczne zrównanie, które oczyści świat z wszelkich demonicznie opętanych istot. Ojcze Wszechmogący, w tym świętym momencie modlitwy pokornie stajemy przed Tobą, uznając Twoją suwerenność nad całym stworzeniem. Pochylamy nasze głowy w szacunku, szukając Twojego boskiego prowadzenia, mądrości i siły, by stawić czoło wyzwaniom życia. Udziel nam odwagi, by stawić czoło przeciwnościom z niezłomną wiarą i współczucia, by kochać siebie nawzajem tak, jak Ty nas umiłowałeś. Niech Twoja obecność wypełni nasze serca pokojem i radością, nawet wśród burz i niepewności. Pomóż nam przebaczyć tym, którzy nam zaszkodzili i dążyć do pojednania i uzdrowienia w naszych relacjach. Drodzy bracia i siostry, w miarę zbliżania się do końca tego filmu, chciałbym wyrazić moją szczere wdzięczność każdemu z Was za poświęcenie swojego czasu i uwagi na oglądanie. Wasze wsparcie i zaangażowanie są naprawdę cenione i wiele dla mnie znaczą. Podczas gdy się żegnamy, chciałbym zachęcić Was do wyrażenia swojego wsparcia w sposób prosty, ale potężny. Proszę, nie zapomnijcie zostawić lajka pod tym filmem, aby pokazać swoją wdzięczność i pomóc w rozpowszechnianiu przesłania DLA większej liczby osób. Ponadto byłoby wspaniale, gdybyście mogli subskrybować kanał, aby nie przegapić żadnej przyszłej zawartości, którą będziemy wspólnie udostępniać. I wreszcie, ale nie mniej ważne, zachęcam każdego z Was do zostawienia komentarza poniżej, dzieląc się swoimi myślami, opiniami lub nawet prośbami o modlitwę. Wasze słowa są dla mnie i naszej społeczności tutaj na kanale bardzo cenne. Niech błogosławieństwa Pana będą nad Wami i Waszymi rodzinami. Do naszej następnej podróży razem pozostańcie bezpieczni, błogosławieni i pełni wiary. Jeszcze raz dziękuję za bycie częścią tej społeczności. Amen.